Cześć, witajcie w odcinku o Grecie Garbo, artystce, która tak naprawdę zrobiła oszałamiającą karierę i można mówić o wielu gwiazdach, które miały parcie na szkło, liczyły na atencję i uwielbiały być wśród ludzi, uwielbiały to uwielbienie, a jednak, no niestety, nie udawało im się zrobić takiej wielkiej furory i kariery, jak udało się kobiecie, która nie znosiła być w tłumie, która nie znosiła atencji, która już w wieku 36 lat powiedziała: pas, nie chcę więcej tego zamieszania wokół siebie. Greta Garbo to jest tak naprawdę kobieta ikona, nie tylko ze względu na jej wygląd, ale również ze względu na niesamowity talent, który przysporzył jej wielu fanów, a to, że zniknęła z ekranu w wieku 36 lat, a później skrzętnie unikała fotoreporterów, mediów, sprawiło, że jest wiecznie młoda, ale w jej życiu uczuciowym bardzo dużo się działo i to zarówno jeśli chodzi o mężczyzn, jak i o kobiety. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałam. Jeśli tak, to już zaczynamy. Pamiętajcie tylko, żeby zasubskrybować mój kanał, bo to dla mnie bardzo ważne, a jeżeli wciśniecie dzwoneczek, to zawsze będziecie wiedzieć, kiedy coś nowego na moim kanale się pojawi. A teraz czas na słynne intro! Greta Louisa Gustafsson, bo tak naprawdę nazywała się Greta Garbo, urodziła się 18 września 1905 roku i od dziecka kochała teatr. Swoim starszym rodzeństwem uwielbiała się zresztą bawić w teatr, bardzo często odgrywali różne scenki, a każdy zaoszczędzony grosz wydawali na wejściówki do teatru. Jej droga do Hollywood była bardzo długa i tak naprawdę najeżona przeciwnościami losu. Zaczynając od takiej prozaicznej rzeczy jak waga, ponieważ była pulchnym dzieckiem, no i miała bardzo, bardzo dużo kompleksów, a jak wiadomo, wygląd w Hollywood ma niebagatelne znaczenie. Córka sztokholmskiego robotnika szybko musiała zacząć zarabiać na swoje utrzymanie. Przyszła bowiem na świat w dość biednej rodzinie, zajmującej dwupokojowe mieszkanie. Zarobki ojca wystarczały tylko na takie bardzo podstawowe utrzymanie, właściwie na minimalne utrzymanie rodziny, a kiedy mężczyzna dość wcześnie zmarł, niestety, nawet to minimum już zostało im odcięte, dlatego już w wieku 14 czy 15 lat, różnie źródła podają, zajęła się swoją pierwszą pracą. Pracowała najpierw jako dziewczyna do namydlania w salonie goli brody, a następnie jako ekspedientka w sklepie z kapeluszami. I mówiłam Wam już, że była kobietą, która raczej stroniła od towarzystwa, stała się bardzo zaborcza w pewnym momencie i bardzo taka lękliwa. A wszystko właśnie zmieniła w jej życiu śmierć ojca. Panicznie bała się później utraty matki i siostry. Jej mama na przykład chciała porozmawiać z sąsiadką na ulicy. Greta podobno bardzo odwracała jej uwagę, próbowała zaciągnąć ją do domu. Właściwie chciała, żeby matka poświęcała jej każdą chwilę, bo wydawało jej się, że kiedy jest obok, to jej matce nic nie może się złego stać. Ten lęk zresztą z biegiem czasu sprawił, że na przykład na spacerach ktoś zawsze musiał jej towarzyszyć. I tutaj, jak w wielu innych przypadkach, szczęście sprawiło, że młoda Greta później była gwiazdą, choć wtedy, gdy zrobiono jej pierwsze zdjęcia w fabryce kapeluszy, gdzie pracowała, właśnie tam pojawił się fotograf, który postanowił zrobić jednej z dziewczyn zdjęcie. Pulchniutka Greta zupełnie nie przypomina na nim gwiazdy, którą później mogliśmy oglądać. Ja szukałam tego zdjęcia, niestety nie udało mi się go znaleźć, więc jeżeli ktoś z Was ma do niego dostęp, to podlinkujcie proszę w komentarzu. Za zarobione pieniądze opłaciła kurs teatralny i jako 17-latka zadebiutowała rólką w filmie Peter Vucenga. Wiedziała jednak, że solidna edukacja to jest to, co jest jej potrzebne. Nie miała pieniędzy, nie miała koneksji. Dlatego też dostała się do Królewskiej Szkoły Teatralnej. Nie tylko została do niej przyjęta, ale zdobyła stypendium. Nie udało jej się jej jednak ukończyć. Jednak szybko okazało się, że studia dadzą jej coś więcej niż wykształcenie. A właśnie mowa tutaj o tych koneksjach, o których Wam mówiłam. I miała też szczęście do przyjaciół. To właśnie tam poznała Maurice Stillera, dzięki któremu trafiła do Hollywood. To właśnie on wymyślił sobie, że Greta kiedyś będzie gwiazdą Hollywood. On również wymyślił jej pseudonim. Słowo Garbo oznaczało w języku staronorweskim tajemniczą istotę, czy też leśnego duszka. I idealnie pasowało do eterycznej natury aktorki. No i oczywiście też było dużo łatwiejsze do wymówienia dla międzynarodowej publiczności. Zaczęło się jednak oczywiście od szwedzkich filmów, do których ją zaangażował. Gdy zmysły grają, następnie zabrał ją do Berlina, gdzie wystąpiła w Zatraconej ulicy.
ulicy. I mimo, że nie grała tam dużej roli, to film odniósł w Niemczech bardzo duży sukces i otworzył drogę do Hollywood, ponieważ zaproponowano obojgu, zarówno Garbo, jak i Stillerowi, podpisanie kontraktu z wytwórnią MGM. Wiele osób spekulowało, że tę dwójkę łączył romans, ale później okazało się, że reżyser był homoseksualistą i łączyła go z aktorką prawdziwa przyjaźń. Oczywiście w USA nie było tak różowo, jak to się wydaje, że USA to od razu spełnienie marzeń. Bardzo często Wam opowiadam, że u aktorek wymaga to bardzo dużych poświęceń i tu było podobnie. Na początku zaczęto od sesji fotograficznych, które nie były dla Grety bardzo dużą reklamą, ponieważ ona dużo lepiej grała, niż po prostu się prezentowała. Ostatecznie przyjęła rolę w słowiku hiszpańskim, melodramacie. Sam film nie odniósł sukcesu, ale krytyka zwróciła uwagę na jej talent aktorski. Z drugiej strony wytwórnia MGM nie bardzo wiedziała, co z nią zrobić, bo była inna od wszystkich do tej pory gwiazd, które wypuściło MGM. Była taka eteryczna, tajemnicza, nie była dziewczyną z sąsiedztwa, nie była też oczywistą pięknością. Miała hipnotyzujące spojrzenie, wielkie, smutne oczy. Była w sumie dla Hollywood zbyt europejska, a na dodatek mierzyła ponad 1,71 m, co było jak na tamte czasy dość dużym wzrostem i nie podobało się wytwórni. A na dodatek kalifornijskie upały. My tutaj teraz mamy taką aurę, że marzymy o tym, żeby zrobiło się cieplej i czekamy do tej wiosny. Ja jak trochę jak miś czekam, po prostu lekko uśpiona. A jeżeli chodzi o Szwedkę, jednak nie znosiła tych upałów. Miała problem, żeby wytrzymać w tej temperaturze i podobno gdy tylko miała wolne, to od razu nalewała zimnej wody do wanny. Nawet wsypywała tam lód i sobie tak po prostu siedziała. No ale wiadomo, trzeba było zrobić przeróbkę tego wizerunku, który był zbyt europejski. Zawsze trochę śmieszą mnie komentarze, które niektórzy z Was zostawiają, że tak, te dawne aktorki to były takie piękne, nie to co dzisiejsze poprzerabiane. Moi drodzy, przerabiano zawsze. No, kiedyś malowano sobie węglem brwi, później były inne techniki aż do dzisiejszych tak naprawdę, że brwi to można sobie namalować od nowa, jakie się chce. Jeżeli chodzi o Gretę, to tutaj też zastosowano niesamowitą metamorfozę. Zmieniono jej fryzurę, wykonano szereg zabiegów estetycznych z usunięciem tylnych zębów celem uwypuklenia kości policzkowych na czele. Wreszcie nakazano jej schudnąć, dając do zrozumienia, że ludzie z nadwagą nie są w Hollywood mile widziani. Nie wiem, jakby dzisiaj nazwano tę dietę, na pewno miałaby jakąś fancy nazwę, ponieważ Greta Garbo żywiła się przez kilka tygodni wyłącznie szpinakiem i kapustą i udało jej się faktycznie zrzucić kilkanaście kilogramów i zmienić swoją figurę na bardzo powabną. Zresztą już do końca życia musiała uważać na to, co je i bardzo restrykcyjnie przestrzegała diety. No i potem oczywiście budowano wokół niej taką retorykę, że ma tak idealną twarz, że właściwie nawet sam Michał Anioł by lepszej dłutem nie wycharatał. Oraz, że nikt nie ma takich długich rzęs, bo jeszcze wtedy nie było żaby Moniki. No i właśnie wtedy pomyślano, że żadna tam dziewczyna z sąsiedztwa, Greta Garbo, to typowa femme fatale. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i to właśnie w rolach zmysłowych uwodzicielek Greta zbudowała swoją karierę. No i oczywiście nie było to jeszcze kino udźwiękowione, pamiętajmy o tym, i Greta Garbo rewelacyjnie sprawdzała się w tych grymasach wszelakich, w wyrażaniu emocji, w tych niesamowitych ruchach. Przecież to wtedy była jej siła i faktycznie stała się wielką gwiazdą kina niemego. Elektryzowała publiczność, nieprzywykłą do powściągliwości i majestatyczności gestów, spojrzenia i ruchu. Oczywiście trochę jej pomagano, bo wszystko pracowało na Gretę Garbo, te kostiumy, specjalny makijaż, no i oczywiście gra światłem, by jeszcze bardziej podkreślić wszystko, co robiła na scenie, no i przed kamerą. Posypały się kolejne znakomicie przyjęte role w takich hitach jak Kusicielka, Anna Karenina czy Symfonia Zmysłów. Stała się największą gwiazdą MGM i o ile mówiłam Wam bardzo często, że wytwórnia cisnęła aktorki, a właściwie wyciskała je jak cytryny, jak któraś dobrze się sprzedawała, to trzeba było po prostu cisnąć, żeby jak najwięcej pieniędzy leciało z nieba właściwie tej wytwórni, ale Greta była zawsze ponad to i ona od razu ustaliła sobie super warunki, grywając maksymalnie w dwóch filmach rocznie. A za rolę płacono jej niebotyczne sumy. No ale
Bardzo często słyszycie przecież też w moich filmach, że kino udźwiękowione było wielkim problemem dla aktorów kina niemego. Na przykład Paula Negri nie poradziła sobie najlepiej z tą przemianą. Wielu zresztą aktorów tak niestety zakończyło swoje kariery. No jeżeli chodzi o Gretę Garbo, to również takie widmo nad nią wisiało, bo po pierwsze musiała bardzo popracować nad angielskim, żeby wyzbyć się akcentu, a po drugie miała dość niski i niektórzy mówili nawet, że chropowaty głos, no ale okazało się, że ostatecznie publiczność ten głos pokochała. Głęboki kontralt okazał się jej wielkim atutem. Od wtedy zaczęto mówić o aktorce Boska Greta. Ale media spekulowały właśnie wtedy, czy ona sobie poradzi i zrobiono taką troszeczkę nagonkę na nią. A to dlatego, że media za Gretą Garbo nie przepadały, dlatego że w mediach pracują ludzie, a Greta od ludzi raczej stroniła. Podczas jednej z konferencji prasowych zapytano wschodzącą gwiazdę o dzieciństwo i odpowiedziała: urodziłam się, miałam mamę i tatę i chodziłam do szkoły. Jakie to ma znaczenie? Zapracowała sobie tym na łatkę niedostępnej królowej lodu. Odrzucała zaproszenia na wszystkie gale i uroczystości. Podobno nie rozdawała autografów, zrobiła wyjątek tylko dla dziewczynki, która specjalnie przygotowała taką książkę z wycinkami i informacjami o niej. Nigdy nie otwierała też korespondencji od fanów. Do historii przeszedł najkrótszy wywiad aktorki. Ja współczuję dziennikarzom w takim razie, którzy musieli z nią rozmawiać. Miałam kilka takich wywiadów w swoim życiu, które skończyły się szybciej niż planowałam. To nie jest fajne uczucie. Szczególnie, że często nie jest to z winy dziennikarza, jak na przykład w tym przypadku. Dziennikarka zaczęła słowami: zastanawiam się czy, i na pytanie kobieta odpowiedziała: nie ma się nad czym zastanawiać, i wyszła. Bilety na film, w którym Greta wypowiedziała pierwszą w historii kwestię daj mi whisky z piwem imbirowym, tylko nie żałuj skarbie, sprzedawały się jak świeże bułeczki, a owocowały dla niej również 4 nominacjami do Oscara. Potem był film Mata Hari, w którym Greta oczywiście odgrywała główną rolę i nastała wtedy histeria. Po prostu ludzie oszaleli na jej punkcie. Już jakby nie było barier dla nich do pokonania. Nawet policja musiała obstawiać hotele, w których spała, ponieważ bano się, że dojdzie do zamieszek. W nagrodzonych Oscarem ludziach w hotelu Garbo wygłaszała kwestię, którą w późniejszych latach uznano za motto aktorki: chcę być sama. Ale to nie była prawda. Aktorka po prostu nie lubiła tłumów, co nie znaczyło, że lubiła samotność. Jednak po to, żeby być mniej rozpoznawalną, często używała pseudonimów. Między innymi Alice Smith, Mary Jones, Harriet Brown, by zachować anonimowość. W przeciwieństwie do wielu gwiazd kina ówczesnych czy dzisiejszych, charakteryzowała się raczej oszczędnym stylem życia. Nie wydawała na wielkie posiadłości, futra, diamenty. Podobno jeździła jednym dość starym samochodem przez większość swojego życia. No dobra, ale teraz pora o miłościach aktorki, bo opowiedziałam wam, że tutaj będzie się działo. I faktycznie tak było. Było aż tego tyle, że o wszystkim wam nie opowiem. Ale opowiem wam o najważniejszych romansach. No i pierwszy z nich to chyba taki najpoważniejszy, długi związek w jej życiu. Z aktorem Johnem Gilbertem. U jego boku stworzyła świetne kreacje w filmach i zresztą mieszkała z nim przez jakiś czas. Mimo że on miał łatkę playboya i alkoholika, to Greta wytrzymała z nim kilka dobrych lat. Podobno nawet spekulowano, że za niego wyjdzie i wtedy fani pisali setki listów z prośbą o to, żeby tego nie robiła, bo on zupełnie do niej nie pasuje i zasługuje na kogoś lepszego. Jednak ostatecznie para się rozstała, natomiast Greta nie zapomniała nigdy o swoim narzeczonym, ale kiedy kino udźwiękowione się pojawiło, to ona radziła sobie świetnie, ale właśnie jej były należał do tego grona aktorów, którzy nie radzili sobie zbyt dobrze. No, ona wpadła na pomysł, że rola z nią, zresztą wcześniej w filmach niemych często grywali razem, będzie świetną przepustką dla niego właśnie do tego nowego rodzaju kina i tak się zresztą stało. Film okazał się hitem, ale uczucie pomiędzy dwójką aktorów nie odżyło. Greta Garbo najprawdopodobniej była biseksualna, dlatego że ma na swoim koncie romanse zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami, z czym jednak te z kobietami chyba przodują. Jedno jest pewne, nie była stworzona do długich związków i nie udało jej się nigdy stworzyć takiego naprawdę konkretnego. Romansu przypisywano jej sporo, wielokrotnie prasa rozpisywała się o rychłych ślubach, ale nigdy nic z tego nie wychodziło.
Przypisywano jej romanse z różnymi aktorkami, również z osobami z ekipy. Wielokrotnie miała też w swoim otoczeniu kobiety, które były jej powierniczkami, przyjaciółkami, no i spekulowano również, że kochankami. Wybuch II wojny światowej był ciosem dla kariery Grety Garbo, z tego powodu, że wytwórnia MGM straciła w jednym momencie wszystkie swoje europejskie wpływy, a przynajmniej ich większość. Filmy musiały więc zostać dostosowane bardziej do amerykańskiego widza, a ten chciał nowości. Wtedy pomyślano, że Greta Garbo dostosuje się do tego amerykańskiego stylu i wymyślono, że będzie grywać teraz w komediach. Minoczka to komedia, w której ją obsadzono i która zaowocowała nawet nominacją do Oscara. Jednak Garbo powiedziała, że tak naprawdę był to gwóźdź do jej trumny, jeśli chodzi o karierę oczywiście, z tego powodu, że później znowu obsadzono ją w komedii. Ta komedia już niestety nie spotkała się z tak entuzjastycznym przyjęciem. Dwulicowa kobieta okazała się fiaskiem i zarazem ostatnim filmem Garbo. No, Greta nie poddała się tak od razu, ponieważ miała wcześniej na koncie kilka filmów, które nie poszły, no ale ten okazał się dużą klapą, a po drugie ona chyba już miała dość po prostu tego splendoru i tego, że wszyscy się nią ciągle interesują, a na dodatek te filmy, w których zagrała, były już tak kasowe, i aktorka poczyniła też kilka inwestycji, które w wieku 37 lat pozwoliły jej żyć do końca życia na naprawdę dobrym poziomie, bez robienia czegokolwiek. Były jednak osoby, które mówiły, że Greta Garbo po prostu nie radziła sobie z przemijaniem. Przemijanie w wieku 37 lat to aż właśnie dostałam dreszczy. Natomiast chodziło o to, że jednak w Hollywood bardzo liczył się wygląd i wiele aktorek było później rozczarowanych tym, że niestety z biegiem czasu ról było coraz mniej. Garbo ponoć nie chciała do tego dopuścić, dlatego postanowiła zostać zapamiętana wiecznie młoda i piękna. Greta Garbo później bardzo dużo pływała, zresztą uwielbiała pływać całe życie i do 80 roku życia nie pozostawiła tego sportu. Oprócz tego bardzo zdrowo się odżywiała, ponieważ jej siostra zmarła niestety młodo, miała bzika na punkcie witamin, zdrowych koktajli, zdrowego odżywiania i co tutaj dość paradoksalne, nie odstawiła wtedy również papierosów. Potrafiła wypalić 2 paczki fajek dziennie. Już nigdy nie występowała publicznie, zostawała nagrywana tylko przez przypadek, robiono jej zdjęcia z ukrycia, ona bardzo często kamuflowała się, chodziła również z parasolem lub gazetą, którą zasłaniała się, kiedy tylko chciano zrobić jej zdjęcie, więc tych zdjęć z okresu jej dojrzałości jest naprawdę niewiele. Podobno też była bardzo aktywna towarzystko, natomiast zawsze w gronie swoich przyjaciół, dość zamkniętej paczki, która nie związana była oczywiście ze światem artystycznym i jak mówili niektórzy, zwykle były to właśnie osoby biseksualne albo homoseksualne. Już podczas jej kariery stwierdzono, że ma problemy z depresją, a także wiele osób podejrzewało wtedy chorobę dwubiegunową. Artystka sama o sobie mówiła, że jednego momentu potrafi być niesamowicie szczęśliwa, właściwie czuje euforię, a drugiego wydaje jej się, że już nic w życiu jej nie zostało. Powiedziała zresztą w jednym z wywiadów nielicznych, że chyba z tym smutkiem jest jej do twarzy i przyjdzie jej żyć z nim do końca życia. Aktorka odeszła 15 kwietnia 1990 roku. Wcześniej zmagała się z chorobami, m.in. rakiem piersi. Cierpiała również na niewydolność nerek już w ostatnich latach życia. Nie chciała się jednak zbyt specjalistycznie leczyć. Chciała pozostać w swoim mieszkaniu, jedynie przychodziła do niej pielęgniarka. Przeszła 2 zawały. Ostatecznie zmarła w wieku 84 lat w wyniku zapalenia płuc. Wiadomo, że jej śmierć oczywiście obiegła cały świat i była na językach wszystkich. Wraz z jej odejściem świat żegnał bowiem nie tylko wielką aktorkę, ale również ten mit, tą taką łunę tajemniczości, którą wokół siebie rozpostarła przez lata. Cały majątek szacowany na $32 miliony przepisała swojej siostrzenicy. Swą odważną decyzją rezygnacji z kariery w wieku 37 lat zdecydowała jednak o tym, że stała się ikoną i żywą legendą. Ciekawa jestem, czy dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Łapka w górę będzie wynagrodzeniem, ale komentarz to już w ogóle wszystko, o czym mogę marzyć. Także nie bójcie się, piszcie do mnie, no bo zawsze mi proponujecie, kogo chcielibyście w następnym odcinku, a ja to bardzo lubię. No ale jak zawsze, gadam to wszystko, a przecież Wy to już wszystko dobrze wiecie. Także do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się. Hejka!